lecimy na freestyle. Albo będzie, albo nie będzie. Jak nie będzie, to znaczy, że po prostu miało nie być. Tam pieprzenie. Się dobra. Powtórzy, mów. Mów. Będę. Dobra, dzień dobry wszystkim. Chyba trzecia już rozmowa z osobami, z którymi miałem do czynienia przez ostatni rok albo więcej. Tak naprawdę przez ostatnie 10 lat. Dzisiaj na pokładzie Diligence Winiego jeździmy po Warszawie. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Dzisiaj ja mam specjalnego gościa, chociaż nigdy tak nie zaczynam rozmów, ale chyba dzisiaj mogę. Dobra, 200 ci dałem za to. Teraz się okaże, to nie smaczy żart, tak nie można. Dokładnie. Żarty są od tego, że można. Żarty są od tego, że można. Wszystkich moich dotychczasowych rozmówców pytałem trochę o instalacje, jak im to pracowało, czy spoglądali, ale podejrzewam, że mój gość ma to daleko w poważaniu. Nawet teraz nie spojrzał na wyniki swojej produkcji. Nieprawda. Spoglądam bardzo często, wychodząc z domu, po prostu sobie patrzę na te panele i idę sobie dalej. Prawie codziennie na nie patrzę. Tak właśnie myślałem. Ale dobra, ja chciałem popytać Cię trochę o biznesie, bo dużo nowych rzeczy robisz w tym roku i chciałem, żebyś się trochę pochwalił. Do niedawna chciałem zapytać, kiedy płyta, ale doszła do mnie przedwczoraj i jeszcze nie odebrałem jej z paczkomatu. To znaczy z paczkomatu ją odebrałem, ale odebrał ją kolega, bo wiedziałem, że jak będę na wakacjach, to ona przyjdzie. Jest. Jest. Tak. W międzyczasie wyszedł jakiś bonus, którego też dostałem mailowo. A, tak, bo z powodu takiego, że brakowało półprzewodników i wiązek elektrycznych, trochę tłocznia się opóźniła. No, brakowało wielu rzeczy. Ja nie wiem, czy nawet tego winylu samego, czyli plastiku, materiału, jakoś tam nie brakuje. Czy wszystkiego brakuje ogólnie teraz. No. Jest lipa straszna. Ale zadowoleni z efektu? Bo ja jeszcze płyty nie odpakowałem. Czy odpakowałeś już na jakimś tam zdaniem winiego albo coś? Nie, bo nie miałem czasu, bo wyruszyłem w podróż i po prostu nie miałem czasu jej ruszać, natomiast... Unboxingu nie było. Czyli jak dojadę jutro do domu, to będę pierwszy przed tobą. To zrobię na tym. Znaczy tam w środku jest płyta i po prostu i druga płyta powinna być, czyli CD, mówię, powinna być, dlatego że ktoś mi powiedział, że nie dostał, ale potem na przykład ta osoba napisała, że jednak była, tylko gdzieś tam się nie dopatrzyła. A jak poprosiłem o autografię dla moich dzieci, to tam są wpisane, czy mieliście to gdzieś, co tam było wpisane? Prawda jest taka, że nie są. Tak myślałem, czyli przywiozę Ci ją do Szczecina jeszcze raz, żebyś mógł mi się na niej podpisać. Tak, ale po prostu bardzo chcieliśmy ją dostarczyć do ludzi. Nie byliśmy razem i jest to nasz błąd, za który bardzo wszystkich przepraszam, ale nadrobię ten błąd w taki sposób, że ci, którzy napisali, że ich to faktycznie ubodło, będę dzwonił do nich osobiście i gdzieś przetniemy się w Polsce, kiedyś to podpiszę po prostu tą płytę. Zresztą przywoziłem też tą płytę osobiście ludziom w miastach, w których byłem, czyli właściwie tylko w Warszawie, ale jak jeszcze się okaże, że gdzieś tam będę i ktoś ma do odebrania, to też mu mogę podrzucić tych płyt, no kurde, no jakby każdy to poprosił, to byłby problem. Mam nadzieję, że każdy nie będzie taki, że się po prostu nie obędzie. Zrobią wam na złość wszyscy. Nie, liczę, że... A ile wyszło w ogóle tych sztuk? Właśnie nie problem. Wiem nawet, może 1000, a może... To dużo. Nie pamiętam. Nie, to nie jest dużo, to jest mało. A może 500? Chyba nie. A może 500 właśnie. Nawet nie wiem. Czyli macie swoje 500 plus. Nie, muszę sprawdzić. 500 albo 1000. Natomiast wydaje mi się, że w wielu przypadkach naszej muzyki słuchają ludzie, którzy coś tam w głowie mają. Nie jestem w stanie mówić, że wszyscy nasi fani są nie wiadomo jak super, bo przecież nie znam ludzi osobiście, ale na przykład tych co dwóch poznałem, jak ostatnio tam podwoziłem ludziom płyty, to byli bardzo sympatyczni, pozdrawiam serdecznie. Natomiast taki kontakt z bezpośrednim odbiorcą też jest dla mnie ok, jeżeli mam na to tylko czas. Nie, no to wiesz, miło jest spotkać kogoś, kogo jeszcze szanujesz za muzykę, a jeszcze w ogóle podobnie myślisz, czy fajnie ci się z kimś gada. My też się poznaliśmy z czapy i się nagle polubiliśmy i od czasu do czasu potrafimy przybić piątkę. Ale w ogóle swoją płytę to przywiozę do Płocka. Potrafimy nawet się dzwonić
przez telefon sobie porozmawiać do piemarynia. Ja takie znajomości cenię najbardziej. A wiesz, co ja ostatnio mojej żonie powiedziałem? A propos w ogóle naszego kontaktu, jak byliśmy w Szczecinie, że... Zupa była zasłona. Nie, jeszcze nigdy nie powiedziałem, że zupa była zasłona. Jeszcze nie. Zazwyczaj jest niedosolona, ale dosolić zawsze możesz. Że jak zaczęła się wojna na Ukrainie, to ty byłeś pierwszą osobą, która do mnie zadzwoniła spoza Lublina, w sensie jak tam w ogóle jest sytuacja, co u nas i czy to bardzo się jakoś tam widać na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. I pierwsza osoba, która do mnie zadzwoniła, to właśnie był ministr Bartów. Okej. I to było miłe ogólnie, w sensie, że... Słuchaj, ja... Wiesz, jak z kimś mam kontakt i wiem, że jakaś sytuacja kogoś dotyczy, no to zazwyczaj, jeżeli mam na to czas, to lubię się dowiedzieć po prostu tak, no, po ludzku, co tam się dzieje, jak, czy nastroje i tak dalej, no nie? No, ale fakt, że ten... Potem sobie chyba pogadaliśmy też przy okazji, myślę, śmierci Budynia, tak? To było wtedy? Nie, to był jakiś kolejny telefon. To był ten, chyba tak, ten. To chyba było później. No. Tak, no. Akurat wojna wybuchła w takim momencie, gdzie ja byłem dzień wcześniej w Warszawie, a już dzień później byłem w tym. Byłem w Szczecinie i ona wybuchła, jak ja byłem w Szczecinie. Aha. No widzisz, ja tam drugiego. Czy trzeciego dnia wojny właśnie miałem taką trasę z Lublina do Warszawy. No to ci opowiadałem tam, że na tych wszystkich tak mopach i tak dalej, no to po prostu był obraz nędzy i rozpaczy. Ci ludzie po prostu z błędnym wzrokiem. No dobra, słuchaj, nie chcę ludziom już o tym gadać. Przydarzają się, nam osobiście dzisiaj gadaliśmy o tym czasami jakieś niefajne rzeczy i oddziaływuje to na nas psychicznie i tak dalej, a wyobraź sobie, jak te niefajne rzeczy przyrównać do takiej tragedii. No to dokładnie. Przecież jest jakby w ogóle nieporównywalne. No tylko też mam taką nadzieję, albo jakieś może nawet nie przeczucie, no gdzieś może trochę obserwacje, że no, czasami jesteśmy w stanie się do odpowiednich rzeczy dostosować. Mam odebrać w trakcie programu? Trzeba. Ostrzegam, że jesteś na live'ie. I będziesz w internecie, więc musisz się ładnie wyrażać. Halo? No, ten live nie jest live'em. Dobra, mówię, że ostrzegamy, że jesteś na live'ie i będziesz w internecie. Jesteś nagrywana. A to ja się wyłączam i napiszę SMS. Kontynuując rozmowę, akceptujesz regulamin. Jedziemy. A gdzie jest ten regulamin? Podpiszesz, jak się spotkamy. Mamy jesteśmy 7 za kilometrów. 10 minut tam jakoś tak. No, no to po co mi piszecie, że ja mam być tutaj już na miejscu? To nie wiem, to tak. Nie, to ja wcześniej napisałem, zanim do mnie zadzwoniłaś. A, no właśnie. A. Dobra. No dobra. Pa, pa. 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 To powinno być twój nowy ten... Nowy okrzyk rapowy. No dobra. No dobra. Ale to możesz zmienić swoje S na takie... Ja mam swoje S, dla ciebie to wybrałem. To, słuchaj. Tak czy siak. No. Zostawmy ten temat, bo też już trochę przegadaliśmy przez telefon. Ale dawaj trochę jeszcze o 100% więcej, w sensie jest emisja akcji, wskrzeszacie markę, czy macie plany już jakieś na produkty, co będzie, bo ja też w międzyczasie rozmawiałem z Pitem i podpytywałem właśnie, czy na przykład będzie tak kolekcja połowicznie elegancka, w którą będę mógł się ubrać i pójść na spotkanie na przykład biznesowe, w jakiejś ładnej polówce albo jakiejś ładnej koszuli. Tak. Na pewno w którymś momencie będzie, ale to nie jest, jest pierwsza, jedna z pierwszych kolekcji planowanych. To jak możesz, no to możesz zdradzić, jak w ogóle to, jakie wejście. Rozmawialiśmy z Bilonem, żeby zrobić kolekcję Jestem Warszawą. Aha. I są na to świetne plany. Ma być w stylu takim okresu międzywojennego, aha, jeśli chodzi o same ubrania. Bilon zajawiony w tematyce, a w ogóle moja żona zajawiona jest w jedzeniu u Bilona. Także pozdrawiam, tak, bo knajpę ma świetną. Gringo jest bardzo Gringo fajny. Jest super i polecam wszystkim. Kto jadł, to polecam jeszcze raz, a kto nie jadł, to polecam, bo koniecznie musi zjeść.
Potem... numer konta bilonowy wyślę potem, żeby puścił 200, to akurat to będzie te, które ci dałem. Dobrze, wszystko w obiegu. Z Andrzejem Draganem również jesteśmy posłowie i planujemy kolekcję związaną z fizyką. Pewnie z fizyką kwantową. To może mi kolekcję zrobić. Świetną rzecz w ogóle wymyślił ten. Świetną rzecz wymyślił do tego Maciej Dąbrowski z programu Zdoping, no, żeby zrobić paczkę Schrödingera, w której jest t-shirt albo go nie ma. W sumie dobre. Świetne. Na pewno zbuduje to dobry wynik finansowy. Akcje pójdą w górę. Więc słuchaj, ale jeżeli jesteś akcjonariuszem, musisz wypromować ten produkt. Uważam, że ten temat można naprawdę świetnie ugryźć. I no i myślę, że naprawdę można zrobić z tego coś fajnego i ciekawego. Więc to jest z tym pomysłem. Więc to jest jedna ale rzecz. Ale od tematycznych zaczynacie? W sensie takich nie, czy zaczynamy w ogóle... oldschoolową też wrócicie do tematu? Oldschoolowa, jeżeli by była faktycznie oldschoolowa, oldschoolowa, to to też byłby drop, ale teraz zacznijmy w ogóle szybko od paru prostych rzeczy, takich jak t-shirty, bluzy z kapturem z linii ulica, czyli naszych, że tak to powiem, takich podstawowych, czasami się mówi na to basicowych albo casualowych ubrań i po prostu trochę prostych, dobrych jakościowo rzeczy do takiego codziennego noszenia. Natomiast chciałbym też zrobić taką na przykład dropa z rzeczami opartymi na naszych takich na przykład wybranych, ulubionych ubrań przez różnych ludzi. Więc na przykład właśnie też na pewno byśmy rozmawiali tutaj mocno z inwestorami, bo mamy tak zwany crowdfunding inwestycyjny i będziemy tworzyli grupę zamkniętą z inwestorami, gdzie właśnie będziemy sobie rozmawiali o takich rzeczach, więc tutaj, ponieważ na pewno część inwestorów to są ludzie, którzy znali markę, więc mieli już doświadczenie z naszymi ubraniami, myślę, że to by była bardzo dobra grupa testowa do tego, żeby zrobić wśród nich właśnie test. Tak, no bo na 100 osobach, jeżeli sobie tam, wiesz, statystykę wydłubiesz, co się podoba, co się nie podoba, no to powinno to odzwierciedlić w ogóle mniej więcej trendy takie, które panują gdzieś tam na rynku. Wiesz co, po pierwsze to czekaj, nie chcę teraz skłamać, ale mi się wydaje, że już mamy, bo jestem fotoradar trochę chyba gdzieś, podróży. O ile, bo nie wiem. Więc nie jestem ze wszystkim cały czas na bieżąco, ale mi się wydaje, że już mamy ponad 200 inwestorów. Tylko 1000 powinno się zebrać. Tak naprawdę. Możliwe, że tak. Natomiast nie zawsze każdy będzie brał udział w tych wszystkich testach. Ludzie też mogą być zajęci. Ale wiesz, do grupy testowej takiej konkretnej uważam, że 1000 osób to jest takie... socjologiczne optimum. No, a ja bym powiedział, że minimum, ale w takim przypadku, gdzie ta grupa jest mocno stargetowana, to te kilkaset osób, a nawet ich 100, jak powiedziałeś wcześniej, uważam, że w zupełności by wystarczyło. Żeby jakiś tam mniej więcej kierunek obrać. Tak. Prawda. Nie, no, opcja fajna, no bo tak naprawdę, wiesz, no, fajnie jest to, że ludzie oprócz was będą tworzyć tą markę i to też jest chyba coś nowego, bo też automatycznie będą promotorami tych marek, no bo będą się trochę czuli odpowiedzialni za te produkty, nie? No bo kurczę, jeżeli to będzie 1000 osób, które znajdzie, nie wiem, 5 znajomym, którym pokaże ten produkt, no to automatycznie masz 5000 sprzedanych koszulek, tak? Czy to jakiś tam bluz, więc buduje jakąś tam skalę sprzedaży, przynajmniej na początku, zanim się ta marka gdzieś tam z powrotem ugruntuje, no bo wiesz, no z takich lat 2000, czy tam nie wiem, 2005, 2007, 2008 rok, no to ja pamiętam, że takie jakościowo ciuchy, no to można było kupić kurde wprost i 100%, no bo to były takie dwie firmy, gdzie rzeczywiście po 30 praniach dalej brałeś tą koszulkę, no i była niesprawna, mogłeś w niej dalej chodzić, nie? No więc myśmy do tego bardzo przywiązywali uwagę, to było dla nas bardzo ważne, również dzianiny
projektowaliśmy, można powiedzieć, bo myśmy zazwyczaj, no bo czasami zdarzy się, że coś się kupi ze stoku, bo jest akurat tak, jak powinno być, ale generalnie to zazwyczaj dobieraliśmy je po prostu tak, jak one, tak jak sobie życzyliśmy, więc tak, to były jakościowo bardzo dobre rzeczy i dalej będą, będziemy do tego przykładali oczywiście uwagę. No, ale też masz chyba stare kontakty, które odświeżasz teraz, nie? Bo dostawców miałeś dobrych. Nie? Tak, ale to słuchaj, no, świat jest długi i szeroki. Prawda. My będziemy robili w różnych miejscach. Już dzisiaj było spotkanie z naszymi producentami, z którymi robiliśmy wcześniej interesy i z tego, co wiem, było spotkanie fajne i owocne. Natomiast będziemy to jednak rozpraszać w różne miejsca, poza tym różne produkty się robi w różnych miejscach i no, na pewno my nie będziemy robić tego w jednym miejscu, też nie mówię, że w jednym kraju, nie będziemy robili wszystkiego w Polsce. Nie da się, bo przy tej globalizacji raz, że nie jesteś w stanie nawet, jakbyś chciał skorzystać z różnych materiałów, czy różne nawet modele wyprodukować, no nie każdy ma dane maszyny, przynajmniej tak to jest u mnie, nie? Że nie każdy ci, jeżeli coś aluminiowego produkuje dana firma, no to ja nie kupię tego samego w innej firmie, gdzie mam drugi element do kupienia i pewnie tak jest, tak samo jest w ciuchach, nie? Powiem ci tak, są pewne rzeczy, które bardzo ciężko wyprodukować w Polsce, na przykład kurtki, różne takie naprawdę dopracowane technicznie. Oczywiście ktoś ci powie, że jest tam firma jedna czy druga, która to robi, ale zazwyczaj w ogóle te firmy, które naprawdę robią to dobrze, robią to pod swój własny brand. Natomiast gdyby oni to jeszcze mieli doliczyć marżę dla kogoś innego, to się nagle robi 500 zł w detalu. No to wiesz co, zależy co za 500 zł, to dzisiaj w sumie przy tej inflacji to za chwilę 1000 zł będzie byle. Słuchaj, 500 zł to można kupić, nie wiem, kurtkę na przeciwdeszczówkę może. I to tyle. Fajna kurtka zimowa, taka też oczywiście zależy jaka, ale już trochę zaawansowana technicznie. To moim zdaniem na dzisiaj czas już 1000 zł to nie będzie żadna przesada. Więc Ja nie mam porównania dobrego, bo ja na zimę sobie kupuję kurtki właśnie deszczówki i wiatrówki, bo po prostu nie marznę. Nie? Po części trochę tak, ja też po prostu jeżdżę osobiście dużo samochodem, to po pierwsze wysiadam mało, natomiast znaczy mało wysiadam, no po prostu jak wysiadam gdzieś, to potrzebuję coś, żeby tak założyć, żeby przejść między samochodem a, nie wiem, punktem wejścia do, nie wiem, danego miejsca. Używam kurtek w zimie, jak na spacery chodzę, ale też wtedy chodzę, więc na brodkę tam zrobić. Na swój sposób, nie, a dobrze, na swój sposób wydzielam ciepło, więc tak jak ja, w lato ten, w zimę ciepło, a w lato cień. Więc nie potrzebuję, nie wiadomo jak tych kurtek zaawansować. Natomiast jeżeli ktoś albo jest w górach, albo po prostu dużo chodzi, no to ta kurtka też będzie inna. No, można o tym gadać, no, to się robi na Dalekim Wschodzie głównie i tyle po prostu, tak? No, to prawda. Są też pewne materiały, też jest całe głupie gadanie kiedyś jakieś, które ten towar z Chin. Chiny mają jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie parków maszynowych, jeśli chodzi o odzież, więc ktoś, o czym my w ogóle o czym my w ogóle mówimy, no. Czy z lat 70. No tak, jakiś, no niestety etykietka bardzo dużo podcierać Chińczykom tak naprawdę, że taką mają technologię. No tak, no niestety te pewne rzeczy bardzo długo pokutują, no etykietka pokutuje, to wiesz, to jest taka podobna zasada, jak ktoś przyjdzie do szkoły, nie popisze się na początku i potem już mu dwóje wstawiają. Choćby jak się napracował. Tak, po prostu, no ludzie lubią kogoś ocenić i zakładać, że ktoś się nie zmienia, co tak. Ma swój jakiś pewnie ewolucyjny sens z tego względu, że no faktycznie no mało ludzi się zmienia, no ale jednak niektórzy się zmieniają. Ale to tak jak ktoś, wiesz, nie puszczaj mi kawałka winiego, bo on jest wulgarny, ja go nie lubię, ale wiesz, już jesteś zaszufladkowany, zanim w ogóle coś tam, wiesz,
coś tam ktoś usłyszy. Powiem ci nie? tak, pierdolić ich. Ale to ja, wiesz, nie mówię typowo do twojej tej, no akurat nie wiem, czy miałem taką sytuację z tobą, chociaż może pewnie tak, ale... Żart, taki test się zbudowałem. Ale ogólnie w sumie tak. A propos tych wulgaryzmów. Palić, nie powiedziałem, bo nie, pierdolić powiedziałem specjalnie, żeby było wulgarnie. Muszę ci tłumaczyć żarty. Ty okay, głup, dzięki. Głupku. O, ale... ten zrozumiał. Nie, zacząłeś się śmiać, więc ja też siłą zacząłem się śmiać, żeby nie być na idiotę. Ja specjalnie zacząłem się śmiać, bo wiedziałem, że go też nie złapiesz i po prostu ci podpowiedziałem. Teraz też ci podpowiadam. Zanim podjedziemy mi pod Karolinę, bo już idziemy się spotkać ze znajomą, to powiedz mi jeszcze, czy możesz się spucować, czy pracujesz nad jakimś swoim materiałem? Ja pracuję nad całą masą moich materiałów. Ale będzie jakaś płyta kiedyś? No to dobrze, jeśli chodzi o muzykę, to tak. Nawet znowu rozmawiałem z fajnymi ludźmi od oprawy wizualnej, więc są jakieś pomysły. Kwestia jest też, przepraszam, pieniędzy. Z drugiej... No i czasu ostatnio nie masz chyba. Czasu to, ale ja cały czas nawet w drodze sobie piszę różne przynajmniej pomysły i nawet sobie tam rapuję, więc ja dużo podróżuję teraz biznesowo, ale w trakcie też sobie coś tam tworzę, nawet w aucie po prostu. Chodzi bardziej o co innego, o to, że jakbym wydawał płytę, chciałbym ją wydać jakoś w miarę fajnie, pod takim względem, że żeby po prostu ładnie była zaprojektowana okładka, żeby może był jakiś fajny box do tego i tak żeby dalej. Żeby kompletna, to tak, jako produkt. Teraz pytanie, co z teledyskami, może albo w ogóle, albo coś nakręconego przez siebie amatorsko, co by pasowało do całości. Chciałbym, żeby to stanowiło jakiś koncept. No i tu się pojawia też jeden problem taki, że wyjściowa kwota na tego zrobienie tego wszystkiego może się okazać dość spora. A ja nie mam ochoty wykładać tych pieniędzy, już pomijając, czy mam, czy nie mam, czy co, ale nie mam ochoty ich wykładać jako jakby jakaś forma prezentu. Takiego w takim znaczeniu, że no, jest są moje. Tysiąc sposobów na dużo przyjemniejsze wydanie tej kwoty, załóżmy, nie? No, może nie wiem, czy tysiąc, bo ja akurat bardzo lubię tą muzykę wydać i tak dalej, tylko chodzi mi o to, że. Wiem, że chodzi o kompletny produkt, który kosztuje i no, musi też to się zwrócić, żeby dawało to jakąś frajdę mimo wszystko. To nie? by mi się zwróciło. Prawdopodobnie albo się zwróciło, albo wyszło na zero. Znaczy, no to jest zwrócenie, ale albo zarobiło jakieś niewielkie pieniądze, zakładam, albo. Albo wyszło na zero. Natomiast dalej jest to strata w takim względzie, że te pieniądze trzeba wyjąć i zamrozić na jakiś czas. No tak, a pieniądz w czasie kosztuje. No więc właśnie, więc tutaj to generuje kolejną stratę. Natomiast będę się zastanawiał, czy przy tym zrobić jakiś crowdfunding, w tym przypadku nie inwestycyjny, tylko taki klasyczny, jaki ludzie, jak ludzie rozumieją, czyli taki crowdfunding wsparcia dla artysty, tylko boję się tutaj, nie będę ukrywał, że czy to nie zostanie odebrane jakoś, że wszędzie wyskakuje z tymi crowdfundingami, ludzie nie będą wiesz, do końca to też mogli... Może, wiesz, jakiś prezent do tego, nie wiem, że możesz wejść na plan teledysku i to wiesz, jeżeli ktoś cię docenia jako artystę i cię po prostu lubi jako personę, to dla niego też będzie frajda, że pojawi się na przykład na, kurde, 15 sekundach twojego klipu i będzie miał pamiątkę z tobą, że był. No więc może na przykład to są coś jakieś fajne produkty, które możesz dołożyć do tego po prostu. Mogę, nie? ale chciałbym, żeby głównym produktem był po prostu muzyka i płyta, którą ktoś dostanie, żeby ta płyta była super dopracowana, a z drugiej strony, wiesz, no też zdaję sobie sprawę, że myśmy... Ja Ostrego płyty, nie? Bo takie były kompletne te boksy i tak dalej. Tak, ładne. Ja fajnie nie widziałem wszystkich, ale niektóre, które widziałem, faktycznie były fajnie dopracowane, zresztą robili to znani polscy artyści, którzy się w tym specjalizują i to było super.
No i ja też chciałbym zrobić właśnie coś super. I tyle, to co powiedziałem. Z drugiej strony też mam poczucie, i już mówiłem, że przepraszam, no robiliśmy taki po prostu preorder, nie żadną zbiórkę crowdfundingową z Forever Young, no i długo ludzie czekali na tą płytę. No mam poczucie, jakby nie było winy, że ktoś może sobie powiedzieć wini, no kurczę, ja ci to wysłałem dobre miesiące temu i dopiero to dostałem i teraz znowu był jakiś pomyłka, bo tam nie było tego podpisu, bo ten, no kurde. Co ja mogę na to powiedzieć, że dużo miałem zawirowań ostatnio, że bardzo każdego przepraszam, ale też nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć, więc się zastanawiam, jak to zrobić, bo nie chciałbym nikogo zawieść, nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że chcę od kogoś więcej niż daję sam, ale jak teraz będę robił moją własną płytę, to myślę, że ona będzie maksymalnie dopracowana, że też się nauczyłem tego, że nie, jak są jakieś wersy, których do końca nie czuję, wypieprzam to jeszcze raz, to piszę, ale też nie, z drugiej strony ja nie lubię zupełnie krótkich płyt, ja nie chciałbym wydawać płyty, która ma 11 numerów. Tak zrobiliśmy z Forever, jak nie wiem, czy 11 ma, czy 12 chyba, ale... Z bonusem 14. Ale nie, to by było 16, bo byśmy wysłali 4 numery tak w bonusie. 4, to ja 3 dostałem od Pita. Tak? No to widzisz, zrobił cię w konia. Kurna, wszędzie wszystkich robimy w konia. Taka jest prawda. Dzwonimy. Dobra, nie, jak będę robił ten crowdfund, nie wspierajcie tego, jak będę wypuszczał moją płytę, po prostu pieprzcie to, kurwa, niech się czegoś w końcu nauczę do kurwy nędzy. No. Ale akcje 100% możecie kupić na Eniteo. To wiadomo, no. Tutaj wszystko jest robione perfekcyjnie, no ale ja tu mam całą grupę ludzi, którzy już tworzą firmę. No tutaj sobie żartuję oczywiście na wiele sposobów, ale trochę tak jest, bo my już zbieramy ekipę i mamy najzwyczajniej w świecie grupę ludzi, która nad tym pracuje, więc jest dużo łatwiej te wszystkie procesy pilnować, a dużo jest trudniej, jeżeli robię te wszystkie rzeczy ja. Ja nawet na swój sposób, gdybym miał dużą propozycję od jakiejś wytwórni, to mógłbym z kimś zrobić, no ale też zdaję sobie sprawę, że tutaj nie jestem, podejrzewam, łakomym kąskiem, bo... Zaraz przyciśniemy dział PR-u. No zobaczymy. Za 10 minut. Może tak. No dobra, tam pierdolę. Wyjebaną płytę wydam, rozpierdoli wam łby. Blau! Dokładnie. A wiesz, jak w ogóle filmik podpiszę? No. Pewnie czytałeś komentarze pod naszą ostatnią rozmową, ale nie. Dużo punktowany było... Znaczy czytałem dawno temu, ale teraz to już dawno nie. To, co mi utkwiło w pamięci, to było wini i syn. Podobno mamy bardzo mordy podobne. Rozumiem, że ty byłeś winim, a ja synem. Dobra, słuchaj, dzięki. No, dzięki. A my jedziemy w podróż po Warszawie. Tak jest. Bang. Trzymaj się. Eso.